No mówimy tutaj właśnie, proszę Państwa, tam gdzie kuchalek 6, to nie ma co jeść, jak za dużo ludzi i za dużo chętnych do stołu, to trzeba ich odgonić. No to więc mafia hugonów, dziadów takich, którzy są biedni, nie mają co do garnka włożyć, muszą chodzić po wernisarza. No to jeżeli ktoś przyjdzie na wernisarz nowy, no to trzeba go odgonić, odstraszyć, jak się da, no to, to sukces, jak nie, no to klęska, bo przychodzą, wypijają wina hugonom i one, no te dziady są wściekłe po prostu. Także to są sami swoi siema. Te zamachy nie robią ludzie, którzy są uchodźcami, no ale no problem z uchodźcami to jest, no. Także jakby nie było, dotyczy i tego, bo zamieszanie się robi, a w zamieszaniu to zaraz coś ktoś komuś ukradnie. No, także proszę Państwa, czas zbliża się zniszczenia Babilonu Wielkiego. Jak na razie wszystkie proroctwa, no bo to normalne, skoro to logiczne, że wszystkie proroctwa się spełniają. Zburzenie Babilonu Wielkiego, a Babilon Wielki to imperium religii wielu. No, a w średniowieczu co było? Też mord był, a oczy wydłubywali, a ręce wyrywali. A tortury, a maszyny tortur średniowieczne, a na stosie palenie, to co miłe to było? Religia jedna prześciga drugą religię w wymyślaniu tortur, śmierci. No także już teraz, wiesz, oni gadają, no bo tu jakaś konkurencja jest, a jak jest konkurencja, to wiadomo. To więc mówię. Jak do stołu dochodzi zbyt wiele osób, no to trzeba ich odgonić. Jak można odgonić od stołu? No różnie, można i śmiercią. To już jest skrajność, ale to jest chyba najskuteczniejsze. Radio Conchita, proszę być z nami. Ale jednak prawo opierało się w swoich najbardziej podstawowych zasadach właśnie Radio Conchita, proszę być z nami. Wywodzących się z chrześcijaństwa regułach, to zostało kompletnie zerwane i poszło w stronę pozytywizmu prawnego, więc wyważamy troszkę otwarte drzwi. Był tutaj, jest taki profesor Basan Tibi z pochodzenia bodajże chrześcijańskim, który całe życie poświęcił oświeconemu islamowi. Ten euroislam tworzył, krzewił, ten mit, wierzył w to. Ostatnio już parę lat temu stwierdził, że zmarnował życie, że on bardzo przeprasza, niestety to była mrzonka. To jest, nie da się tego zrobić. Islam, jeżeli na chwilę zesłał się w odwrocie... No to samo ktoś studiował katolicyzm, to stwierdził, że wcale nie stracił życia, bo to takie ciekawe dla mnie. Średniowiecze to okres bardzo ciekawy, proszę Państwa. Jeden będzie żałował, drugi będzie nie żałował, bo jeden będzie żałował, że dał komuś 5 złotych na pączka, a inny nie. Tę samą politykę marchewki stosowano. Różnie ta polityka marchewki może wyglądać. Na tym wszędzie temat, z tego swojego budzący ogromne emocje, kończymy. Tu Polskie Radio 24, w pół do drugiej, czas na najważniejsze informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. MSZ oraz ambasada RP w Londynie pozostają w kontakcie z osobami zaniepokojonymi losem bliskich po zamachu w Londynie. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane we współpracy z władzami brytyjskimi, zapewniło ministerstwo w niedzielę na Twitterze. W sobotę wieczorem zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. W wyniku zdarzenia 7 osób zginęło, a 48 trafiło do szpitali. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję. 3 Polaków rannych w wybuchu paniki w Turynie jest już w domach. Wczoraj wieczorem tłum przestraszony odgłosem przypominającym wybuch bomby wpadł w panikę na turyńskim placu San Carlo. Kibice oglądali tam wspólnie finałowy mecz Ligi Mistrzów Juventus Turyn - Real Madryt. Liczba rannych wyniosła ponad 1500, kilka z nich znajduje się w stanie krytycznym. Kościół katolicki w Polsce obchodził 10. Święto Dziękczynienia. Centralne uroczystości odbyły się na Polach Wilanowskich w Warszawie. Tysiące osób uczestniczyły w festiwalu muzycznym Moc Dobra i wielkim pikniku rodzinnym. Wielu odwiedziło też ekspozycję przygotowaną przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia. Możemy zobaczyć unikatowy artefakt w postaci filmu z 1000.
1957 roku z sanktuarium na Świętym Krzyżu, gdzie kardynał Wyszyński tuż po uwolnieniu z więzienia przebywał. Jest to bardzo dobrej jakości przede wszystkim materiał. A sam kardynał Wyszyński przyczynił się do tego, że inni świadkowie Jehowy do więzienia musieli pójść za niewinność. Także wiesz, bujaj las, a nie nas. Świadomość cały czas, że to jest wszystko od Boga. Świadkowie Jehowy są bardzo inteligentni. Dzięki temu właśnie my też możemy się dowiedzieć, że sobie to łatwiej nam to przeżyć. Są sługami Jastwa, nie sługami Satana i mistrzy nie będą, bo ten, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. I tak robią mohery. Niestety, co widać, to zgrzytanie zębami na ulicach. Święto zakończyła modlitwa i oświetlenie świątyni Opatrzności Bożej o godzinie 21:37. Ponad 50 tysięcy osób uczestniczyło wieczorem na stadionie Old Trafford w Manchesterze w wyjątkowym koncercie charytatywnym One Love Manchester na rzecz rodzin ofiar i poszkodowanych w zamachu terrorystycznym w tym mieście 22 maja. Prawie dwa tygodnie temu po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali, zabijając 22 osoby i raniąc ponad 120. W zamachu zginęła dwójka Polaków. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut do godziny drugiej, a teraz wracamy do audycji Wróżenie z faktów. Łukasz Warzecha i jego goście. Powtórka programu. Przypomnę, 23%, prawie 1/4 brytyjskich muzułmanów uważa, że powinno obowiązywać prawo szariatu. To też bardzo dużo mówi o tym, jakie są nastroje w społeczności muzułmańskiej Wielkiej Brytanii. Od wielu lat to już to, że są dzielnice, gdzie chodzi tak zwany islamski patrol, gdzie mężczyzna z piwem albo kobieta z odkrytą głową dostaje w papę albo nożem i gdzie policja nie wchodzi. To już w Londynie wiedziałem już parę lat temu, jak tam było. Nawet w Niemczech to było najmniej problemów z muzułmanami. Tylko, że po prostu, no cóż, pamiętamy, co się działo, jak Jarosław Kaczyński powiedział o tej oczywistej oczywistości, jaki to był jazgot, krzyki i tego, bo to jest... Bo to dlatego użyłam tego sformułowania ze Związkiem, tego porównania ze Związkiem Radzieckim upadającym, sowieckim, przepraszam za przejęzyczenie, bo to właśnie jest taki sam stopień ideologicznego zacietrzewienia i takiego przekonania, że jeżeli nie będzie wyższym porządku. No ja się w ogóle czuję, jakbym swoje opowiadania science fiction z połowy lat 90. czytał mniej więcej, bo o tym wszystkim tam wtedy było, to już było wiadomo. Były takie, bo czytałem. Tak. Średnio inteligentny człowiek wiedział, do czego to idzie. Naprawdę, nie trzeba było, tylko nie wolno było o tym mówić. Ja tak wizjonerskie opowiadanie pięknie jest w dolinie. Dziękuję bardzo. Tak, natomiast reklamy do nabycia w dobrych księgach. natomiast jedna rzecz, żeby uciec troszkę do przodu, ja cały czas mam nadzieję, że to, co zacząłem mówić wcześniej o tych fundamentach, na których opiera się Europa, że chrześcijaństwo do kosza, historia do kosza, zostaje prawo, co jest widać. Obecny kryzys europejski wyraźnie pokazuje, że nadreprezentacja prawa, chociażby najprostszy konflikt Polski z Komisją Europejską, gdzie tak naprawdę różnice w interpretacji prawa stają się powodem, że Polsce są grożą kolejne sankcje. Nadreprezentacja tych prawników, nadreprezentacja tej jednej z osnów, powinna być jedna z osnów, a nie główna, jedyna osnowa, na której budujemy naszą współczesną Europę, to jest absolutnie błąd. Mam nadzieję jednak, że skoro mówimy o Europie jako bycie, mamy być razem wspólnie w Unii Europejskiej, aż to już trochę mniej dotyczy Brytyjczyków teraz, ale skoro mamy budować wspólnie Unię Europejską, powinniśmy szukać wspólnych walorów również w innym świecie. I na przykład taka sytuacja, że Europa określa się w kontrze do islamu, moim zdaniem byłoby fantastycznie, bo to rzeczywiście nas wszystkich to wspólnie łączy. Polskę może najmniej, kraje Europy Zachodniej jak najbardziej, one dotykają dokładnie tego samego problemu. Można by na tej podstawie pójść krok do przodu, tylko widać, jak się panicznie boją obecne elity polityczne tak zdefiniować problem, a moim zdaniem bez takiego zdefiniowania problemu z tego zaklętego koła wyrwać się nie da. Skoro zacząłeś mówić o prawie, to przechodzimy teraz do tematów krajowych i właśnie związanych z prawem, a konkretnie z interpretacją prawa, której dokonał w mijającym tygodniu Sąd Najwyższy. Nie sposób, żeby we wróżeniu z faktów nie zająć się próbą przewidzenia, jak dalej konflikt o prawo łaski ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Mariusza Kamińskiego będzie się rozwijał. Do tej pory nie mamy całkowitej jasności, jakie będą prawne konsekwencje, bo z jednej strony najprawdopodobniej
Sądu Najwyższego będzie oznaczała powrót do sprawy Mariusza Kamińskiego, która została umorzona po tym, jak prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy to będzie możliwe, wziąwszy pod uwagę, że Mariusz Kamiński jako poseł ma dziś immunitet. Więc tu jest pewne zapętlenie, ale nie jest to jedyne zapętlenie. Na to wszystko jeszcze nakłada się kwestia konfliktu pomiędzy władzą a środowiskiem sędziowskim i głosowanie w nadchodzącym tygodniu najprawdopodobniej nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Krótko mówiąc, co z tego wyniknie, czy grozi nam kompletna prawna anarchia, a może już nic się nie stanie, jak uważacie, Rafał Ziemkiewicz? Nie stanie się wiele więcej niż dotąd, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że to, co Agaton powiedział wcześniej o tej nadreprezentacji prawa, to jest przecież klasyczny, już klasyczny esej niedawno zmarłego Antonina Skali, Mułowie Zachodu, gdzie on właśnie przestrzegał przed tym rozwydrzeniem elit prawniczych, którym wydaje się, że prawo to jest to, co oni uważają, prawda? Że oderwali się od tego, że są jakieś źródła prawa naturalnego, że ono wynika z objawienia, no, w ten czy inny sposób, prawda, z przekazań, nie, bo to wszystko nieważne, bo to są jakieś tam bzdury i w związku z tym ustalają sobie, no, prawo na zasadzie decyzją zarządu klubu, bo my tu jesteśmy tymi geniuszami, magami, trochę jak widziałem ten Kongres Prawników Polskich, to dokładnie magowie z Sapkowskiego właśnie, którzy mają wiedzę tajemną, dysponują tą wiedzą i to co ten pan profesor jakiś plutł, że suwerenem w demokracji nie jest społeczeństwo, nie są wyborcy, tylko wartości prawa. Jakie te wartości są, to tylko my wiemy, profesorowie prawa, którzy we własnym wewnętrznym gronie. Więc to oczywiście do takich rzeczy musi doprowadzać. Niestety, jak Antoni Skalia w Polsce był i mówił, no właśnie, bo ogłaszał odczyt na ten temat, to wszystkie te autorytety prawnicze zignorowały go, bo Bojko Bo był na zaproszenie ówczesnego rzecznika praw obywatelskich świętej pamięci Janusza Kochanowskiego, a on był pisowiec, więc wszystkie tam sole i rzepli nie chodziły, prawda, na takie imprezy. A szkoda, bo usłyszeli, jak to się skończy. I tutaj w tej konkretnej sprawie, no, mamy do czynienia z tym samym. Jaki będzie tego skutek? Moim zdaniem to przede wszystkim to środowisko magów od prawa dostarcza całe wagony amunicji Prawu i Sprawiedliwości do nawet najbardziej prymitywnego załatwienia sprawy na rympał, bez żadnej finezji. No bo umówmy się, że ustawa o KRS-ie, która będzie procedowana, która przewiduje, że po prostu politycy będą wybierać Krajową Radę Sądownictwa, to jest załatwienie sprawy na rynku. Tak naprawdę to nie jest załatwienie sprawy. To jest nie wyleczenie patologii, tylko po prostu przejęcie tego, wymiana elit. To jest oczywiście wyrobione w sanacyjnym przekonaniu, że jak dobrzy Polacy, patrioci i katolicy przejmą władzę, to wszystko będzie działało, ale wiemy z doświadczenia, że niestety ludzie, którzy przejmują patologiczny system, bardzo szybko tym patologiom ulegają i tylko, że no niestety pisowcy tego nie chcą wiedzieć i uważają, że właśnie taka droga na skróty jest lepsza. Była szansa, żeby to lepiej zorganizować. Konkretnie odpowiadając na twoje pytanie, uchwały Sądu Najwyższego, pomijając to, że czy sąd w ogóle miał prawo się wypowiadać na temat kompetencji konstytucyjnych, interpretować konstytucji, bo powinien to odesłać jakby do Trybunału Konstytucyjnego, ale uchwały Sądu Najwyższego z zasady nie mają powszechnej mocy obowiązującej, tylko dotyczą jednej konkretnej sprawy. Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie sędziów, którzy się pytali, czy to tak, czy tak. Odpowiedział mądrze, czy głupio, ale to dotyczy tylko i wyłącznie jednej sprawy Mariusza Kamińskiego. Wróci to do sądu rejonowego, on pewnie wyśle, przepraszam, do apelacyjnego, bo to się jest apelacyjny, bo on wyśle wezwanie do Mariusza Kamińskiego. Sprawę Mariusza Kamińskiego tego wezwania nie przyjmie, bo jeżeli to olewa, ale ponieważ jest ma immunitet, prawda, więc w sensie prawnym tutaj sprawa utknie, natomiast będzie funkcjonować, no bo krzyka w opozycji totalnej, która będzie krzyczała, że ten kult kobiety przebija z pogańskich struktur, pogańskich religii, przebija. To tak, jak człowiek Biblię czyta, no nawet takie dziecko by sobie Biblię poczytało i tak słyszy, że tu jakaś Matka Boska, że kult, to, że to jest kult, że to jest takie nienaturalne, że to z Biblii nie wynika. Tak na normalny łeb to wziąć. Także proszę, za dużo kultów, za dużo pogaństwa. No już ledwie żyje, proszę Państwa, jak słyszałam, że tam na moście mordowali za to, że tam. Jest procedura, to wyjaśnić ten mandat.
Radio kończy. Bo też uważam, że nadreprezentacja prawa jest... prawa należy przestrzegać, ale nie mogą prawnicy decydować o wszystkim. Natomiast polska konstytucja jest tak sformułowana, że oni stanowią absolutnie najwyższy szczebel. Od każdej instytucji w kraju łączy z prezydentem jest odwołanie. Od wyroków prawnie nie ma odwołania, w sensie od Trybunału Konstytucyjnego. Sądu Najwyższego, one się ustawiły na samym szczycie hierarchii, jako ładne określenie na zaprzątające sytuacje. Ale jakoś trzeba z tym żyć, bo... Ona ja się jednak boję państwa tę sprawę, ja boję się, że sądy... przede wszystkim tu się odbija najszerszym szczeblu. Poświęcenia ludzi, jakikolwiek autorytet, że sądownictwo kojarzy się jednoznacznie źle. Nawet jeżeli pojawią się, załóżmy, optymistyczne scenariusz PiS, przyjmuje KRS, wprowadza swoich sędziów, gdzie sędziowie są rzeczywiście dobrze uczciwi i sprawiedliwi, kto ich uwierzy. Będą po pierwsze, wiadomo, że są zadania politycznego, poza tym wiadomo, że wszyscy sędziowie to szuje i kanalie. Jakże nie wspomnieć... To samo, co i za Gomułki będzie, zobacz. W konstytucji znaczy, dodajmy, że wróżę dalej. Wydaje mi się oczywiste, że zaraz będzie mieli zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Pewnie przez Minister Sprawiedliwości wystosowane. Czy Sąd Najwyższy miał prawo taką uchwałę wydać, w związku z tym, czy te uchwały na Trybunał Konstytucyjny, nawet gdyby w jakimkolwiek składzie, to w każdym składzie bym powiedział, że nie miał prawa, bo nie wiem, jak mam prawo władzić też w jego działkę, zwłaszcza profesorowie są tutaj wyjątkowo, powiedziałbym, zazdrośni. Więc jeszcze dodatkowym argumentem będzie dodatkowym sformułować to, czy w ogóle ta uchwała Sądu Najwyższego była, czy nie była. Zaraz potem będzie nowy Sąd Najwyższy, który oznacza, nie było taka po prostu stan rozedrgania i wojny plemiennej będzie się przedłużać. To jest jedno z tych pól, gdzie ta wojna się akurat najbardziej udała. No bo powiedzmy, że inne środowiska zawodowe, na które opozycja liczyła, nie okazały się tak zwarte. Walki, jak establishment prawniczy, na drugiej stronie to jest akurat dość wygodne dla dyskusji. Myślę, że tego środowiska najlepiej zarabiających adwokatów, takich typu Romana Giertych, mniej niż milion z domu nie wychodzą, tych sędziów najwyższych i profesorów rozmaitych, to nie jest środowisko, które by Polacy podziwiali i imponowało i którego by chcieli bronić. Byciem trybunem ludowym, PiS ustawia na pozycję trybuna ludowego, który w imieniu ludu dokona porządku z tymi skorumpowanymi sędziami i oszalałymi. No, myślę, że co najmniej nie wywoła to jakieś tam wielkiej reakcji. Tak, jak się mówię, tak oczywiście się odbędzie listy do tego, Komisja Wenecka coś tam rzeka. Kody są już trzy w tej chwili. Może być i pięć, do tego, ale coś tam Komisja Wenecka przyszła jakieś pogróżki. Może pan Timmermans przyszedł. Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji aktualności dnia jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Pani doktor, ostatnim czasem przez Sejm i Senat na przyszłość.
przyszła dyskusja, debata nad ustawą o pigułce, dzień po i terapii ratunkowej i Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która przewiduje, że pigułki dzień po będą sprzedawane na receptę i wprowadzane przepisy ułatwiające dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ale chciałbym też zapytać może w ogóle o to, czym jest ta pigułka dzień po ERA-1, bo też Komisja Europejska spowodowała, że może tak być, że kraje mogą przyjąć, że taka pigułka może być dostępna nawet dla dzieci, dla dziewcząt 15-letnich, czyli dla dzieci, tak powiemy. No i każdy kraj mógł zdecydować, czy będzie recepta, czy też nie. I Polska za poprzednich rządów przyjęła, że będzie dostępna ta pigułka bez recepty, znaczy bez recepty, a teraz stało się tak, że i Sejm, i Senat zdecydował jednak, że będzie recepta. Może coś więcej o samej pigułce, bo niektórzy nawet mówią, że to lek, może tak z racji tego, że tabletka to lek, no ale czy możemy pigułkę dzień po taką, która powoduje w jaki sposób jest preparatem takim zmierzającym do aborcji, czy możemy tak o zakwalifikować? Na pewno sam preparat ELA-1 nie może być nazwany lekiem z tego względu, że po prostu niszczy i płodność ludzką i blokuje możliwość właśnie, jeżeli już dojdzie do poczęcia dziecka, zagnieżdżenia się i rozwoju ciąży. I z tego względu, że płodność tak naprawdę jest oznaką zdrowia, więc przyjmowanie jakichkolwiek preparatów, środków, które ją blokują, niszczą nawet chwilowo, nie może być nazwany lekiem. I ELA-1 w tym przypadku jest rzeczywiście substancją farmakologiczną, która ze względów komercyjnych jest nazwana antykoncepcją awaryjną, poszkoitalną i właśnie w tym celu jest ta substancja Ospan Uli Crystalu 30 mg używana. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie tylko w tym przypadku, ale w różnych sytuacjach w medycynie każdą substancję farmakologiczną różnie podaną w różnych dawkach możemy wykorzystać jako dobroczynną, ale też jako niszczącą. I tutaj mamy taką podobną sytuację. Jeżeli zastosujemy inną dawkę, sekwencyjnie cały czas przez 3 miesiące o wiele niższej dawce, mianowicie 5 mg, to jest 6 razy niższa dawka niż ta podana w ELA-1. I to jest preparat Esnyja. Taki preparat jest stosowany rzeczywiście jako lek. To też jest Ospan Uli Crystalu, ale podkreślam w innej dawce. I wtedy jest stosowany przez lekarzy ginekologów jako lek prowadzący do zmniejszenia mięśniaków macicy, jako leczenie wprowadzające do leczenia zabiegowego przedoperacyjnego. W tym przypadku rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z lekiem. Ale jeżeli mówimy o preparacie ELA-1, który zawiera tą jednorazową dużą dawkę od stanu uli krystalu, nie możemy tutaj absolutnie mówić o leku. Wręcz przeciwnie, jest to substancja, która zastosowana właśnie w takim celu może wywołać bardzo dużo działań niepożądanych i wystarczy nawet otworzyć ulotkę i wiemy, że Naczelna Rada Aptekarska też bardzo mocno dawała swój sprzeciw, że taki właśnie lek, taki farmaceutyk nie może być sprzedawany bez recepty. Ja na co dzień pracuję z pacjentami z niepłodnością, albo z dziewczętami z zaburzeniem cyklu miesiączkowego. I dla mnie jest to zupełnie niepojęte, że tak silnie działająca substancja, która może sama w sobie nawet nie jest hormonem, ale działa tak jak hormon, ponieważ jest modulatorem receptorów progestagenowych, została dopuszczona właśnie bez recepty i to jeszcze tak jak ojciec tutaj wspomniał, dla dziewczynek, dla dzieci 15-letnich. Mianowicie z takiego punktu widzenia typowo medycznego chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że tak młody organizm przed 19-20 rokiem życia takie dziewczęta w ogóle nie mogą mieć stosowanej jakiejkolwiek antykoncepcji, jakichkolwiek hormonów syntetycznych w celu zablokowania osi przysadka podgórze jajnik, a więc ingerencji są naturalnie rozwijającą się oś hormonalną, ponieważ może to skutkować po prostu niepłodnością. I wiemy doskonale, że już dzisiaj coraz
bardziej powszechne staje się to i tak widać upowszechnia, że ginekolodzy nie mają prawa, bo jest to naukowo udowodnione, stosować w tak zwanym celu leczniczym środków antykoncepcyjnych u dziecka, które mają zaburzenia typu miesiączkowego, bo wiadomo, że właśnie to może mieć takie straszne konsekwencje dla tych dziewcząt, które cierpią często z powodu tych zaburzeń typu miesiączkowego, a to zbyt obfite miesiączki, to zbyt rzadko, a to za często. I wtedy włączenie tego takiej antykoncepcji dawało narzucenie sztucznych cykli regularnych, mało obfitych krwawień, wszystko się wydawało dobrze, ale odstawienie powodowało, że ta oś przydatka po skórze jajnika, więc ta oś sprzężenia zgodnego już, tak powiem kolokwialnie, nie zaskakiwała. I tutaj to ryzyko tej wtórnej niepłodności jest jak najbardziej związane także z używaniem oksanu u lipistatu. Wiemy też, że ta substancja nie jest zupełnie też obojętna dla zdrowia, ponieważ bardzo często takim najczęstszym powikłaniem są różnego rodzaju złe samopoczucie żołądkowo-jelitowe. Tutaj nawet może dojść do wymiotów. Producent zaleca nawet w przeciągu 3 godzin przyjęcie kolejnej dawki leku, aby skuteczność jako środka antykoncepcyjnego była tutaj rzeczywiście wywołana. Więc mamy cały szereg zaburzeń tego związku hormonopodobnego, ale który właśnie tak działa nie tylko na właśnie układ pokarmowy, ale też na układ nerwowy i na wszystkie organy. Wiadomo, że pacjentki, które mają astmę, choroby wątroby, choroby jelit, nie powinny w ogóle przyjmować tego leku, czy jakiekolwiek zaburzenia nerek. Mamy też wiele wątpliwości, bo nikt do końca nie przeważał, jakie jest właściwie negatywne działanie tej substancji na tak dużej dawce, na inne organy, na inne układy w organizmie. Panie doktor, więc jak patrzeć na taką różnorodność zdań, bo czasem przecież i lekarz, i ludzie mający rozeznanie wypowiadają się, na przykład minister resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, pigułki dzień po mają działanie wczesnoporonne i powiedział, że jako lekarz nie przepisałby ich nawet kobiecie, która została zgwałcona, skorzystałby w tej sytuacji z klauzuli sumienia. Inne zdanie. Krytycznie proponowane zmiany ocenia, czyli to, żeby wprowadzić je na receptę i tak się też stało, czekamy tylko na podpis prezydenta. Między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i organizacje kobiece, które wskazują, że Europejska Agencja Leków ocenia, iż przyjmowanie Elawan bez kontroli lekarza nie zagraża pacjentkom. Więc jak to jest, bo też czytałem wypowiedź arcybiskupa Hozera, który mówi, dziwi się temu, w jakim stopniu wybitni profesorowie medycyny mogą być tak koniunkturalni. Przecież oni studiowali genetykę, embriologię. Mimo tego potrafią opowiadać rzeczy niezgodne z rzeczywistością medyczną. Dzieje się tak ze względów finansowych, koniunkturalnych oraz lobbystycznych. Zgadzam się z tą opinią, dlatego że tak naprawdę, ojcze, drodzy państwo, jesteśmy cały czas świadkami walki cywilizacji i życia z cywilizacją śmierci. I takie decyzje, że tego typu środki mają być dostępne zupełnie bez jakichkolwiek ograniczeń, bez recepty, są to posunięcia, które właśnie mają na celu to, aby niszczyć życie, aby była zupełna swoboda, jeżeli chodzi o tą sferę intymną, seksualną. I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, że życie zaczyna się od poczęcia, że życie zaczyna się od połączenia materiału genetycznego komórki owej z plemnikiem. I taką definicję znajdziemy w każdej książce, w każdym podręczniku dla studentów medycyny, czy embriologii, czy biologii rozrodu. Natomiast walczy się tutaj i bardzo mocno szafuje taką właśnie terminologią, bo okazuje się, że ciąża według definicji medycznej to jest dopiero ta chwila, ten moment, kiedy zarodek ludzki zagnieździ się w macicy. Ale wiemy doskonale, że do zatrudnienia, do tego powstania zarodka ludzkiego, a więc człowieka na najwcześniejszym etapie rozwoju, tak jak powiedziałam, tej genetyka, biologia rozrodu, nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest, że nie jest to jakiś wylepek komórek, że nie jest jakaś galaretka, jak niektórzy tak potrafią powiedzieć, tylko jest to konkretna istota ludzka, z której ma
materiale genetycznym jest zapisane dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o cechy tego osobnika, nie tylko płeć, ale i charakter i to, jaki będzie jego wzrost, jaki będzie kolor włosów, oczu, jaka będzie skłonność do chorób, jaki będzie układ immunologiczny, po prostu wszystko jest wiadome. I to jest po prostu pewien etap rozwoju, na którym każdy z nas, kto się w stanie tego słuchać, o czym my z ojcem tutaj rozmawiamy, był i wtedy też był człowiekiem tylko na innym etapie rozwoju. Więc tutaj ta terminologia wydaje się naprawdę jasna. Natomiast te środowiska, które popierają tą antykoncepcję wczesnoporonną, czy w ogóle każdą antykoncepcję, która może tak zadziałać, to jest coś takiego nieprawdopodobnego, bo myślę, że tutaj wiele osób może być wprowadzonych w błąd, może bardzo prosto przyjmować, że tak, ta tabletka działa tylko w ten sposób, że blokuje owulację, a ta cała reszta to właściwie nic wielkiego się nie dzieje, bo nie ma ciąży, więc nie ma poronienia. Proszę Państwa, rzeczywiście, jeśli mielibyśmy się rozwijać tutaj o kwalifikację, o tą nomenklaturę, to tabletka nie działa sama wczesnoporonnie, ale działa antyinizacyjnie, antyzagnieżdżeniowo, czyli zarodek ludzki nie może zagnieździć się w jamie macicy, dlatego że odpal ujtrzyka ludzki, inne tego typu środki był też dostępny, pamiętamy, lewonorgestrę bardzo podobnie działa, chociaż musi być szybciej zażyty. To już są modulatory receptorów progestagenowych. Państwa, progestageny, to znaczy prociążowe, czyli takie receptory, na które działa hormon naturalnie progesteronowy i podtrzymuje ciążę. A tutaj te właśnie substancje powodują modulację tych receptorów, że nie może dojść do zagnieżdżenia. I to jest ten problem etyczny tak naprawdę, o który wszystko się rozwija. Te tabletki działają przeciwko życiu. Rzeczywiście, jeżeli zostaną zastosowane na takim etapie, gdzie do owulacji jeszcze nie doszło, mogą zablokować tą owulację. Ale przecież ten najwcześniejszy etap, który trwa około 6-10 dni, kiedy dojdzie do poczęcia dziecka i do tej wędrówki zapłodnionej komórkowej, a więc zarodka ludzkiego do jamy macicy, jest zupełnie poza wiedzą każdej kobiety. I tutaj nie mamy w ogóle możliwości, żeby to w jakikolwiek sposób taki stuprocentowy przynajmniej zbadać. Tak więc tabletka Ella-One nie jest lekiem, jest środkiem, który działa przeciwko życiu, przeciwko ciąży, powstaniu ciąży, przeciwko jajeczkowaniu. Więc te dwa mechanizmy tutaj są, one się nie wykluczają, one po prostu działają przeciwko życiu. Pani doktor, jak popatrzeć w takiej perspektywie, bo możemy obawiać czarne marsze, środowiska feministyczne, tak, które będą podkreślały wolność kobiet, co powinno robić w takiej sytuacji środowisko lekarzy, czy właśnie ulegać tym naciskom finansowym, koniunkturalnym czy lobbystycznym. No i teraz nasze życie społeczne, nasze dojrzewanie do tego, byśmy byli nie proaborcyjni, ale pro-life. Tak, żebyśmy byli za życiem w każdym momencie, a nie próbowali wybierać, prawda, jakaś alternatywa albo jakieś szybkie rozwiązanie. Czy jesteśmy w stanie być tutaj w tym wszystkim dojrzali i oprzeć się jakimś właśnie naciskom, czy temu, co może spowodować wpisanie takiej pigułki na receptę? Ja głęboko wierzę, że tak, dlatego że w naturze człowieka jest wpisane to pragnienie dobra, to, które Pan Bóg zaszczepił, kiedy stwarzał nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. I myślę, że jest tutaj bardzo duża komponenta lęku i takiego, bym powiedziała, wciskania kobiet w taką właśnie, takie poczucie, że albo sobie nie dasz rady, albo że ciąża jest problemem, że właśnie ciąża jest awarią, nie błogosławieństwem, jak powinno być i jak jest, ale jest awarią, więc no, musi być ten środek awaryjny. I to wszystko jest tak naprawdę taka właśnie zła polityka środowisk feministycznych, które właściwie powinny kobiety bronić jej godności, jej życia, jej praw, a jest to właściwie zupełnie drugą stronę, bo wiemy, że to działa destrukcyjnie na każdą dziewczynę, każdą kobietę, która takiego czynu dokona, czy bardziej świadomie, czy mniej, zawsze te skutki w jej życiu będą odczuwalne. I to nie tylko właśnie...
sferze tej medycznej, bo tak jak mówiłam, tych działań niepożądanych jest sporo, bo zażywanie tych kibułek wielokrotne może doprowadzić do dużych zaburzeń i płodności, i zaburzeń cyklu miesiączkowego, i zaburzeń ogólnoustrojowych, ale też wiemy o tych konsekwencjach psychologicznych i myślę, że tutaj każdy kapłan, każdy powinien mówić o tych konsekwencjach duchowych. Myślę, że jesteśmy w stanie to zatrzymać, bo lekarz, tak jak każdy inny człowiek, jesteśmy ludźmi sumienia. Ja chciałabym powiedzieć, że jednak większość, tak, nie mam przekonanie głębokie moich kolegów lekarzy, wybiera ten zawód właśnie dlatego, że chce pomagać ludziom, właśnie dlatego, że chce ratować życie i zdrowie ludzkie. I tutaj rzeczywiście na poziomie życia poczętego zdarza się, że jest to wszystko zachwiane, ale to naprawdę wynika bardzo często właśnie z takiego zastraszania, z tego, że jeżeli masz inne zdanie, to nie idziesz właściwie z czasem, jest to zupełnie jakieś przeciwne, albo też zamach właśnie na czyjąś wolność, wręcz przeciwnie. Myślę, że jesteśmy takim narodem i jesteśmy wychowankami Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który nie tylko od strony religijnej nas umacniał i to, co jest naszym dziedzictwem, naszą kulturą, naszą wiarą, to, co jest dla nas jako chrześcijan najważniejsze, ale również jako ludzi sumienia, jako ludzi dobrej woli. Ja wierzę, że tych ludzi dobrej woli, ze względu na to, jakiego są wyznania, jak Jędrzek śpiewał kiedyś poeta, i wierzę w to, że rzeczywiście od środowiska lekarskiego może się zacząć ta przemiana myślenia, bo wiele młodych osób rzeczywiście, jeżeli jest w takiej sytuacji, gdzie zdarzy się właśnie takie zachowanie nieodpowiedzialne, boją się ciąży nieplanowanej, to dziecko byś miał pojawić, boją się przyznać do tego, łatwo jest sięgnąć wtedy po taki środek, który można powiedzieć cały problem będzie z głowy, ale tak naprawdę w tym momencie też trzeba tutaj zaznaczyć, że jeżeli ta dostępność Ellałam bez recepty była tak duża, była bez recepty, to proszę zobaczyć, jaki to mogło stanowić dla nastoletnich dziewcząt jaką zachętę do podejmowania tych ryzykownych, nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych. Więc tutaj też jest bardzo ważny ten aspekt taki psychospołeczny. Dlatego ja się bardzo cieszę z tej decyzji, ponieważ uważam, że jest to wzmocnienie ochrony życia poczętego, ale też poprawa ochrony zdrowia populacji, zdrowia i takiego zdrowia prokreacyjnego, zdrowia ogólnego, ale też tego zdrowia takiego psychospołecznego właśnie, że nie będzie tak łatwo podejmować takie ryzykowne, nieodpowiedzialne zachowania seksualne i że to wszystko wzmocni młodzież, która przecież jest tak deprawowana na wielu, właśnie wielopłaszczyznowo, tak bardzo przez media, które właściwie tą nagość wszędzie promują. Nie ma już tego, że coś jest piękne, że właśnie seksualność, że miłość małżeńska, czystość przedmałżeńska, że są to wartości, ale tych ruchów jest coraz więcej rodzin, które walczą o to, aby w ich domach właśnie dzieci, młodzież widziała taką właśnie miłość pełną, że seksualność jest darem, jest czymś wspaniałym i że zawsze może i powinna wiązać się z prokreacją i że ciąża nie powinna być właśnie awarią, tylko błogosławieństwem. I wierzę, że możemy do tego dojrzeć. Trzeba tylko tej informacji, rzetelnej informacji, bez emocji, nie wdawać się właśnie w te emocjonalne krzyki czarnych marszy. Dług zawsze było krzykliwe, było, jest i pewnie będzie, dopóki będzie ta walka duchowa trwała, walka właśnie życia i śmierci. Tak jak powiedziałam, czego jesteśmy świadkami, że jest ciągle walka cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję też za komentarz. Myślę, że to też będzie krok kolejny. Potrzebujemy i argumentów, a tym samym i każde środowisko musi się też określać, tak? Przede wszystkim lekarze, bo im ufamy, to jest środowisko szczególnego, wysokiego zaufania społecznego. Tak chcielibyśmy, żeby tak było, żeby właśnie nie ulegali żadnym naciskom. No i tak samo my jako społeczeństwo będziemy dojrzewali. I tak jak pani powiedziała, płodność to nie jest jakaś dysfunkcja, choroba, ale to jest wszystko to, co powinno być. To jest bycie w porządku. Ufam i wiem, że nam się to udaje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poszczepiennych. Uczestnicy protestu domagali się m.in. zniesienia obowiązkowych szczepień.
a inaczej mówiąc wprowadzenie dobrowolności, z jakiej mogą korzystać obywatele 16 państw europejskich, szanowanie praw człowieka, bo jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wyraźnie mówi, że obowiązek szczepień jest w sprzeczności z artykułem 2 Konwencji o prawach człowieka, prawem do poszanowania szczep prywatnego i integralności fizycznej. To, co się dzieje w Polsce, łamie prawo człowieka. To, czego doświadczają zgromadzeni czy rodzice przez terror, to jest poniżanie, to jest ignorowanie powikłań, które występują u naszych dzieci. To jest totalny brak zrozumienia zarówno... Szanowni Państwo, proponujemy drugi temat w audycji Aktualności Dnia. Naszym gościem jest pani Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Witam panią serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie. To stowarzyszenie reprezentuje ruch społeczny rodzin poszkodowanych przez przymus szczepień oraz przez powikłania poszczepienne, a jego sympatycy rosną w siłę co roku, podwajają swoją liczbę. To już 22 grupy wojewódzkie, miejskie w całej Polsce. Ja telefonuję z tej racji, że jutro państwo organizujecie w Warszawie międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień. Co was boli i dlaczego? My w Polsce przez ostatnie kilka lat złożyliśmy petycję, które są 90 poszkodowane, to co obecnie nie dały nic w Polsce. Teraz jest podjęta inicjatywa ogólnoeuropejska, o powikłaniach, które mogą wystąpić u ich dzieci po szczepieniach. Właśnie o gdy te powikłania wystąpią, są one bagatelizowane przez lekarzy, często też nieświadome, że to, co się stało dzieciom, może mieć związek ze szczepieniem. Te wydarzenia nie trafiają do urzędowych statystyk, a na tej podstawie ocenia się bezpieczeństwo wszystkich dzieci szczepionych. Także podanie szczepionki boli nas to, to, że zdrowie, te osoby, które tego doświadczyły oraz które w obawie przed tymi zdarzeniami nie poddają dzieci kolejnym szczepionkom, są karane wysokimi grzywnami, nawet do kilkunastu tysięcy na jedną polską rodzinę. Ostatnio nawet dochodzi do tego, że są kierowane wnioski do sądów rodzinnych, do rodziców, którzy już zdarzeli w obawie o zdrowie i życie dziecka, a teraz drżą, czy te dzieci nie zostaną ich zabrane. Osobie zdrowie, no to jest prawdziwy terror, która może to zdrowie stracić, rodzin, tym bardziej, że teraz w dobie podróży po całym świecie rodzice widzą, że w innych krajach obywatele tak są traktowani inaczej. W Polsce obowiązek powoduje, że nie przestrzega się żadnych praw. Jako przykład mogę podać tutaj na przykład stanowisko duńskiej minister zdrowia, kiedy to jeden z profesorów powiedział, że nieszczepionym dzieciom należy ograniczyć dostęp do szkół i przedszkoli. Ona powiedziała, że nie jest totalna samowolka, a urzędy zamiast szczepień, że tu powinna być prowadzona otwarta debata i edukacja, a nie przymus. Mamy dane takie, że w tym miesiącu było 7 poprawek do ustawy, które miały wprowadzić jakieś sankcje związane z przymuszeniem do szczepień. I również parlament szeroko odrzucił te poprawki jako niezgodne z konstytucją. I my chcemy tego samego w Polsce. Przypuszczam, że to nawet nie będzie promil. Przekaz naszych praw. Świadczamy to prawo bezświadomej zgody na zabieg medyczny, co gwarantuje nam zarówno ustawa o prawach pacjenta, zarówno prawo międzynarodowe, na przykład kontekstacja biologiczna, która nie zostaje ratyfikowana w Polsce. Drugie, nie zgłasza tego do statystyki, jest też orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym mówi, że obowiązek szczepień jest naruszeniem prawa człowieka do prawa do poszanowania życia prywatnego. I to wszystko chcemy powiedzieć polskiemu społeczeństwu. Pani prezes, bo o tym jeszcze samym proteście może powiemy na samo zakończenie, kończąc naszą rozmowę, ale kwestia właśnie bezpieczeństwa, kwestia świadomości. Pani też powołuje się, bo pytanie, no, chcielibyśmy debaty, tak, czy szczepienia będą finansowane, czy mogą być dobrowolne, czy konsekwencje, bierzemy pod uwagę konsekwencje w jedną stronę i w drugą stronę, bo gdybyśmy powołali się na przykład na kraje Europy, no to też bardzo dużo kładą nacisk na świadomość, no i większość krajów europejskich jest za zabijaniem na przykład dzieci nienarodzonych i to mówią, że to jest właśnie świadomy, wolny wybór i na tym też polegają. Nie chcę tych dwóch spraw
łączyć, tak? Ale tutaj też musimy brać pod uwagę. Ale to jest też powinno się zrobić krok w przód, jeżeli miałoby dojść do debaty, bo pewnie każdy głos powinien być słyszany, jakoś uszanowany, wzięty pod uwagę, bo to rzeczywiście chodzi o sprawę ważną, o dziecko, o rodzinę, też o przyszłość rodziny, więc tutaj jak nawet pani mówi, że czasem i to nie jedna sprawa może trafić, czy trafia do sądu rodzinnego, nawet sprawa dla mamy tu gdzieś na naszym terenie Kujaw i na Kujawsko-Pomorskim, ma sprawa się gdzieś chyba w okolicach połowy czerwca odbywać. No też jakoś się rodzice teraz bronią, i właśnie, co dalej? To dalej, przede wszystkim obowiązek powoduje, że nie może być tej otwartej debaty, że również lekarze są cenzurowani, że za każdą wypowiedź krytyczną i to nie wobec szczepień, tylko wobec tego, że na przykład szczepi się dzieci chore, które urodzą się w zamartwicy. Jedna z lekarzy trafiła do sądu lekarskiego i to tych lekarzy jest więcej. To jak ma być otwarta debata, jak każdy krytyczny głos jest w ten sposób uciszany? Każdy się boi, czy nie straci pracy. I to dotyczy nie tylko lekarzy. Dotyczy dziennikarzy i zwykłych starych obywateli, kiedy ujawniają się swoimi poglądami na to. Bo państwo mówicie o tej dobrowolności. No rozumiem, ludzie dorośli, to już miliony idzie, tak albo nie. Prawda, to, że im jest proponowane rozwiązanie, czy kwestia grypy, czy innych spraw. No, nawet gdybyśmy chcieli pojechać do Afryki, do jakiegoś kraju tropikalnego, nawet z racji pracy, to nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że ja dzisiaj nie będę szczepił. Nawet tu jest pewien przymus, tak? No oczywiście warunkuje to wyjazd do kraju tropikalnego, a tutaj u nas w Polsce kwestia tej dobrowolności, czy może tak być, no bo lekarze też mówią konsekwencje. Wiadomo, że sytuacja się też zmieniła, kwestia nawet czystości i tak dalej, no ale teraz czy ludzie, którzy są światli, medycy, mają się nad tym zastanawiać, czy dać właśnie takie prawo wyboru, bo później konsekwencje w jedną i w drugą stronę, kto je poniesie? Państwo mówicie powikłania, a co się stanie, gdyby na przykład doszło do jakiejś ciężkiej choroby zakaźnej, z racji ktoś powie, lekarz, prawda, no, z racji braku na przykład szczepionki. Konsekwencje zawsze ponosi rodzic i dziecko. I właśnie z tego powodu mam prawo gwarantowane, bo właśnie przepisami, o których mówiłam, prawo do pełnej informacji o ryzyku każdej decyzji. Te informacje powinien udzielić lekarz. Jak wiadomo, lekarze są bardzo obciążeni, mają parę minut na jednego pacjenta i to nie sposób, żeby udzielić tak szerokiej informacji. Ale ta informacja powinna być w tym razie w przestrzeni publicznej. Ale ta debata powinna być prowadzona w mediach, na uniwersytetach, a nie ma jej. Jest autentyczna cenzura, którą generuje właśnie ten obowiązek. Każdy krytyczny głos jest odbierany w ramach na szczepienia. A tak naprawdę jest bardzo wiele pytań do odpowiedzi. Nie ma przeprowadzonych rzetelnych badań, które odpowiedzą na wszystkie wątpliwości dotyczące szczepień. Trudno powiedzieć, że szczepionki są bezpieczne, skoro w badaniach klinicznych nie stosuje się neutralnego placebo. Tak? Tutaj mamy apele na przykład miejskich lekarzy,
którzy żądają, żeby przeprowadzić rzetelne badania, które odpowiedzą, jaka jest skala powikłań poszczepiennych. Mamy szereg badań, które mówią, że obecność plaga chorób przewlekłych może być skutkiem właśnie szczepień, skutkiem na przykład braku przechorowania chorób w wieku 30 dzieciństwie. To było bez głosów, ale przemieszczamy, tak? O tych badaniach nie wiedzą lekarze pracujących w takich państwowych przychodniach. Nie są tego uczeni na uczelniach. Tak naprawdę też na naszej stronie można znaleźć badanie przeglądowe 71 publikacji, które mówią wyraźnie, że właśnie przemysł farmaceutyczny ma pod kontrolą cały system ochrony zdrowia, od góry do dołu. Czyli to mówimy, panie prezes, na stronie www.stopnop.pl, tak? Jutro ten protest o 12, gdzie zaczynacie? Słyszałem, że przyjedzie siedzibą Ministerstwa Zdrowia, to przy ulicy chyba Miodowej. Tak, protest zaczyna się o godzinie 12. Pod Ministerstwem Zdrowia, gdzie chcemy panu ministrowi przypomnieć o wezwaniu do usunięcia naruszeń prawa, które wysłaliśmy w tym roku. Następnie przejdziemy ulicą Aleją Solidarności, ulicą Marszałkowską, Królewską, gdzie pójdziemy pod Pałac Prezydencki. Również panu prezydentowi chcemy przypomnieć, że obiecał w 2015 roku przyjrzeć się wszystkim tym problemom, żeby je rozwiązać. Jakby tam żadnej inicjatywy nie było, a rodziny cierpią. Następnie ostatnim punktem będzie plac zamkowy, gdzie będą przemawiały osoby poszkodowane, również przedstawiciele różnych ruchów społecznych i osoby, które popierają. A jak teraz wygląda Białystok? Czym ludzie się zajmują? Czy to też jest społeczność Polska? Szczepień i respektowania praw człowieka i pacjenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że też i przy tej okazji będzie można jeszcze coś powiedzieć po proteście. Dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich rodziców. Jutro spotkanie, protest w Warszawie o godzinie 12 przy Miodowej przed Ministerstwem Zdrowia rozpoczynacie. Dziękuję bardzo, pani prezes. Dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem była pani Justyna Socha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stopnop. Sklep spożywczy niedaleko otworzyła się niedawno ferma krów, która dopiero funkcjonuje i jest szansa, że też mieszkańcy będą mogli tam wejść na spacera. Jest nad komisarz Tomasz Bałuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie komisarzu. Telefonujemy, bo wczoraj weszły w życie przepisy, nowe przepisy o ruchu drogowym. Jeżeli moglibyśmy powiedzieć, na czym polegają zmiany, bo wszędzie tylko informacja, że będą surowsze kary, żeby kierowca się strzegł, tak? No bo większość też się porusza samochodami, więc może należałoby pomyśleć, jakim jestem kierowcą, że te przepisy nowe też no, może trochę odświeżą mi myślenie, jeżeli chodzi o poruszanie się, o komunikację, bo to ma być komunikacja, a nie stwarzanie zagrożeń. Ja może tutaj uszczegółowię troszeczkę, ponieważ przepisy nie dotyczą samego ruchu drogowego, tylko stricte przepisów, które wokół tego ruchu drogowego gdyby się łączą. Czyli nowe przepisy w ruchu drogowym. W ruchu drogowym, w kodeksie karnym, w kodeksie wykroczeń. Te wszystkie przepisy, one jak gdyby się łączą razem. Jeśli chodzi o sam ruch drogowy, to kodeksu karnego w dniu 23 marca tego roku wprowadzono przepis artykułu 178p. Ja w cudzysłowie tak powiem, że to jest ucieczka przed pościgiem. Jeżeli kierowca będzie zatrzymywany przez umundurowany patrol radiowozem na sygnałach dźwiękowych i świetlnych i kierowca się do tego sygnału nie dostosuje, taki kierowca zostanie zatrzymany. Zatrzymanemu zostaną uprawnienia i zostanie postawiony przed organy ścigania, które mogą go ukarać tutaj karą pozbawienia wolności. Bo do tej pory była
kara grzywny, no i to może do 30 dni aresztu, tak? Do tej pory nie zatrzymanie się do kontroli wynikało z przepisów kodeksu wykroczeń. Polegało to na tym, że mogła taka osoba albo zostać grzywna, otrzymać grzywnę, ewentualnie mógłby być określony zakaz przez sąd. Mógł być, ale nie musiał. To była taka dowolność tego przepisu w kodeksie wykroczeń. Kary dla pijanych i odurzonych narkotykami, o narkotykach kiedyś nie słyszeliśmy, tak, ale nowe sytuacje, nowe zdarzenia też z pewnością tych, którzy pracowali nad tymi rozwiązaniami i to wprowadzili do tego prawa. Też w tej nowelizacji jest informacja o tym, że dla osób, które kierują w stanie nietrzeźwości lub kierują pod wpływem środków odurzających, krótko mówiąc narkotyki lub inne psychotropowe środki i powodują wypadek drogowy, gdzie ginie jakaś osoba lub osoby, lub też osoby są ciężko ranne z uszczerbkiem, który określony jest jako bardzo ciężki uszczerbek, nie będą mogły liczyć na pobłażanie w ten sposób, że kary będą zawieszone. Kary będą do odbycia kary bezwzględnej, czyli krótko mówiąc w więzieniu. Kierowcy recydywiści, bo tacy też byli, tu chodzi o to kierowanie pojazdem na przykład w obszarze zabudowanym czy w innych obszarach więcej ponad 50 km na godzinę. Jak to wygląda i gdyby ktoś sobie tak nagminnie igrał jedno z życiem, ale drugie też wygląda na to z prawem, no i z policją. Przepis, który powoduje, że jeżeli kierowca, który ma zatrzymane uprawnienia lub kierowca, który w ogóle tych uprawnień nie posiadał, w ogóle, nigdy w życiu, po zatrzymaniu, może liczyć na karę, która będzie obstylowała od 3 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat. Oprócz tego sąd ma obowiązek obligatoryjnie, czyli bezwzględnie tutaj nałożyć też karę kierowania pojazdami mechanicznymi. Panie komisarzu, a jak wygląda sprawa też, bo jest dłuższy okres przedawnienia i nowe narzędzie dla sądów. Czy to tak, słuszne rozwiązania? Bo też wiele oporów było przed tym. I to jest najważniejsze. Wykroczenie przedawniało się po roku od jego zaistnienia. I nieraz było tak, że wykroczenie jak gdyby zostało ujawnione, no tak przykładowo powiem, tydzień przed jego przedawnieniem. No i siłą rzeczy postępowanie nie mogło być zakończone w ciągu tygodnia. Musiały być wykonane pewne procedury. Teraz zmieniło się to, że jeżeli w ciągu roku, powiedzmy ten tydzień przed upływem roku, zostanie to wykroczenie ujawnione, automatu zostanie przedłużone o kolejny rok. Do tego czasu sądy mają jeszcze rok, także to wykroczenie może być w ciągu 3 lat poprowadzone do końca. Pan myśli, bo wy też macie i swoje doświadczenie, swoje liczenie, statystyki, bo mówi się, że co roku na polskich drogach ginie około 3000 ludzi, a 40 000 jest rannych. I teraz czy te przepisy, które wchodzą, wychodzą jakoś naprzeciw temu, by do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej, bo mówi się też, że polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych. Każda osoba zabita jest to o jedną osobę za dużo. Każde przepisy, które pozwolą policji działać w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, są dla nas dobrymi przepisami. Ja uważam osobiście, że przepisy, które w tej chwili mamy, zostały jak gdyby sprecyzowane i wzmocnione do tych, które już obowiązywały. Czyli tak mamy rozumieć, takie zaostrzenie prawa, tak? I czy to poprawi poziom bezpieczeństwa? Tak, zaostrzenie prawa to jest raz, ale dwa, jak gdyby z praktycznego punktu widzenia, udoskonalenie tych przepisów. Co ważne jeszcze byśmy powiedzieli kierowcom, tym wszystkim, którzy uczestniczą w ruchu drogowym? Ja bym tutaj chciał powiedzieć na temat tego niezatrzymania się do kontroli, żeby kierowcy wiedzieli, że policjant, który zatrzyma prawo jazdy, zatrzyma je bezwzględnie bez terminu, czyli ten kierowca jest jak gdyby pozbawiony tych uprawnień i musi czekać na rozstrzygnięcie sądu, na jaki okres te prawo jazdy zostaną zatrzymane, żeby nie kusiło ich to, że nie zatrzymam się, uniknę kary, bo przekroczyłem prędkość albo zrobiłem inne przewinienie, za które tak naprawdę można mi tylko zapłacić grzywnę w formie mandatu karnego za konkretne wykroczenie. No i tutaj też apel do motocyklistów, bo jest sezon motocyklowy, gdzie najczęściej się zdarza tak, że motocykliści tutaj korzystają z szybkości
części swoich maszyn. Tutaj mamy jak gdyby tą przestrzeń osób, które mogą narażać się na zatrzymanie tych uprawnień. Chodzi mi o tych, którzy na bieżąco jak gdyby nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Czyli nie będzie sobie można igrać, czy pozwalać. Musimy się spodziewać tego, że będą większe restrykcje względem nas kierujących. A kwestia wykroczenia drogowe, przestępstwa drogowe? Przestępstwo, no, przestępstwem jest wszystko to, co wynika z przepisów kodeksu karnego, tak? Wykroczeniem to wynika z przepisów kodeksu wykroczeń, tak? No dla przykładu przekroczenie prędkości jest wykroczeniem. Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, o czym mówiłem, jest przestępstwem teraz. Jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Osoba, która kieruje bez uprawnień w ogóle, która nie miała, jest przestępstwem. Osoba, która ma zakaz kierowania pojazdami orzeczony przez sąd, prawomocnym wyrokiem jest przestępstwem, tak? Więc tutaj... Czyli teraz sądy orzekające w sprawach na przykład o przestępstwo.